Marcin Wikło, dzień dobry. Jacka Karnowskiego dzisiaj z nami nie ma, ale też mamy niezłego asa. Jakub Maciejewski. Dziękuję bardzo. I Marek Pyza, też dziękuję bardzo. Raz jeszcze mam do was pytanie, panowie. To trzecia część tego programu, w którym sobie trochę śmieszkujemy, a czasami mówimy poważnie, no ale to jest taki moment. I teraz na poważnie. I to jest taki moment, w którym bardzo byśmy chcieli na poważnie, ale podejrzewam, że momentami powagę trudno będzie utrzymać. Po co Komorowski, po co Bronisław Komorowski wraca do polityki? Pytamy, no bo on naprawdę wymyślił sobie i to 2 maja, że wróci do polityki. To może na początek taki cytat z wypowiedzi dla TVN24. Proszę sobie ten ton Bronisława Komorowskiego wyobrazić. Konserwatyzm ma nie jedno imię. Warto nie dać zawłaszczyć PiS i nacjonalistom takich wartości jak naród, rodzina, patriotyzm, tradycyjny system wartości. Chadecja w Polsce nie ma tradycji, konserwatyzm się niestety kojarzy z PiS. Trzeba postawić na formację umiaru i rozsądku, na jakąś formę partii centrum i do tych wyborców się odwoływać. Jestem otwarty na miarę moich możliwości i potrzeb środowisk politycznych. I dalej. Chciałbym bardzo, żeby środowisko wokół Kosiniak-Kamysza, tak było w oryginale, utrzymało rolę tej konserwatywnej kotwicy opozycji demokratycznej, dlatego ich w tym wspieram. Zaprosiłem i Borysa Budkę, zaprosiłem i Szymona Hołownię. Przyszli ci, którzy chcieli. Jestem otwarty. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w szerszym gronie i liderzy formacji innych niż środowisko Kosiniak-Kamysza też się zdecydują na udział w tego rodzaju uroczystościach. Uroczystości, o których mówi były prezydent Bronisław Komorowski, odbyły się 2 maja pod grobem nieznanego żołnierza. Widzieliśmy tam i Kazimierza Michała Ujazdowskiego, i marszałka Zgorzelskiego, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, i Michała Kamińskiego. Cóż to za grono, drodzy panowie? Wokół czego i na czym chce tutaj lepić Bronisław Komorowski? A może właśnie Kosiniak-Kamysza, jeśli pierwszy człon nazwiska jest członem rodowym, no to dobrze pan prezydent odmienia. Tak jak Janusza Korwin-Mikkego, ale to musimy dopytać albo się doedukować z historii rodu Kosiniaków, Kamyszów. Natomiast no brakowało mi tego, naprawdę mi tego brakowało, tego tonu, tej kwiecistości wypowiedzi. Powiem szczerze, nie poznałbym pana prezydenta tutaj w tej maseczce bez okularów. Bez okularów. Mhm. To on naprawdę, o to kolejne zdjęcie z przedgrobu nieznanego żołnierza i za chwilę będzie kolejne takie pokazujące, a to chyba nie to, pokazując taką dezorientację w oczach zarówno jednego, jak i drugiego męża stanu. I myślę, o, to chyba jest ta fotografia nieco przycięta, jeszcze ten parasol, czy laska w ręku Bronisława Komorowskiego w tej scenie była, tak, to jednak parasol. O co tu chodzi? Ja myślę, że no stęsknił się trochę Bronisław Komorowski za salonami, się trochę stęsknił za tym, żeby ktoś mu zadawał jakieś mądre pytania. Jakieś pytania w ogóle? Jakieś pytania. On czasem występuje w programie Polsatu Prezydenci i Premierzy. No ale to jest chyba jego jedyna aktywność i mało co się z niej przebija. No ale najwyraźniej Chrześcijańska Unia Jedności, stary dobry żart, może jaki to był skrót? A to może później. Ja mam wrażenie, że się spotykają dwie tendencje. Jedna taka osobista u Bronisława Komorowskiego. Po pierwsze, no jeszcze się nie otrząsnął z tej porażki z 2015 roku. No gość był już, wiecie, beatyfikowany przez te salony i nagle w niebyt. Odcięła się od niego Platforma, obarczyła go winą za całe zło pisowskie, bo ty żeś Bronku przegrał. Ja pamiętam, jak Komorowski przyszedł na taką konferencję naukową o ruchu obrony praw człowieka i obywatela, o ROPCiO, no bo on sam był zaangażowany w ten antykomunistyczny ruch w czasach PRL-u, tak? I była też właściwie taka laudacja na jego cześć. I on, słuchajcie, siedział w pierwszym rzędzie, strasznie nadąsany, czekał, aż ta mowa się skończy. No i oddano mu głos. Były prezydent, bardzo nam miło, tutaj mówił, no ja tutaj nie będę, ja robię własną imprezę, na którą zapraszam. I wyszedł. Wiecie, to takie poczucie kompletnego, takiej żółci, frustracji spotyka się z tym, że Kosiniakowi Kamyszowi, czy też Kosiniak-Kamyszowi uciekł Paweł Kukiz, czyli ten być może kluczowy procencik, który pozwolił mu się przeczołgać nad progiem wyborczym i potrzeba zastąpić muzyka, dobrego muzyka, jakimś innym gościem i akurat się Bronisław Komorowski. Kamysz organizuje, tylko Bronisław Komorowski, ale razem, to on właśnie mówi, że zaprasza, zaprosił tego i ale tamtego. Spotykają się dwa interesy, prywatny Komorowskiego z partyjnym Personowskim. Ja myślę, że to może nawet i Kosiniak-Kamysz organizuje, tylko wmówiono Komorowskiemu, że to, żeby to wyszło od niego jednak, no to tak będzie lepiej tak, wyglądało, tak, że to były prezydent tutaj zaprasza. Tak, ale tutaj Budkę jeszcze widzę. Do tego zapraszają i Hołownię? No to teraz to on powie wszystko, że wszystkich zaprosił. Słuchajcie, ale to wszystko wydarzyło się 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Tak i jest. Nie możemy sobie, proszę państwa,
odmówić przypomnienia dnia flagi z roku 2013 chyba. Tak tu się działo przed Pałacem Prezydenckim, popatrzmy. Jest jedna niespodzianka, przekazanie jej proszę redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, pana Jarosława Kurskiego. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, pani prezydentowo. Wiemy, co to jest za niespodzianka, ale mimo to proszę państwa o spontaniczną reakcję radości, a dzieci odsłonięcie. Odwracamy się, kochani, śmiało! I oto cały z czekolady, białej! Nasz hymn, prosimy! Z białej czekolady przygotowany specjalnie na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą uroczystość. Orzeł, który może! Proszę państwa, tak jest. Balony do góry, kciuki do góry! Tak jest, kciuki do góry, tak jak cieszymy się na początku. Śmiało! Może być fajnie, może być cool, może być pozytywnie. Do tego chcemy państwa przekonać. Czekamy na helikopter, proszę państwa. Czekamy wspólnie z parą prezydencką na helikopter, który za chwilkę powinien nadlecieć i zrzucić kolejne ulotki związane z akcją Orzeł Morze. Powiem szczerze, bardzo chciałem poważnie, ale się nie da. Tu trochę trzeba o tym poważnie, bo mnie osobiście jako Polaka to boli. Ja tam byłem, ja to widziałem na własne oczy, widziałem ten wstyd, ten obciach. No. A czy ci ludzie też byli tak zażenowani? Ci, którzy tam... Oni się świetnie bawili. Świetnie się bawili. Mieli balony. To się czepiacie. Balony do góry, kciuki do góry. Nowe godło, nowy hymn, nowy orzeł. Przypomniałem to ostatnio na portalu w polityce.pl, bo piszę o tym co roku, bo staram się jednak o tych bobciachów przypominać, że no to była taka zbiorowa kompromitacja, no polskich mediów przede wszystkim, bo to była akcja organizowana przez radiową trójkę i ówczesną jej dyrektor, panią Magdalenę Jeton, przez Gazetę Wyborczą i Jarosława Kurskiego, no ale wciągnięto w to pierwszych obywateli parę prezydencką, więc jeżeli pytamy... Ale nie jakoś na siłę ich wciągano nie, w tę nie, akcję. Byli zachwyceni, nie. Odebrali po zegarku, dostali po zegarku za udział w tym festynie. No proszę państwa, o co tu chodzi? No. A potem ten orzeł jeszcze miał nieciekawe losy, bo gdzieś tam stanął chyba w korytarzach radiowej trójki. Zaczął się psuć. Zepsuł się chyba, tak. Miał być zlicytowany, ale chyba ostatnio do tego nie doszło. Jeżeli pytamy, czego nam brakowało w Bronisławie Komorowskim? To brakowało nam tego nowoczesnego patriotyzmu. Aha, właśnie. Tego pójścia środkiem polskiej drogi, na różowe. No tak, ale ta obciachowość, wiecie, no, nas rusza. Choć nawet wtedy jeszcze doktor Napiórkowski, taki chwalony autor, kulturoznawca, chwalony przez lewicowe strony, nawet on napisał w swojej książce Turbopatriotyzm, że ten orzeł to było przygięcie. Że to był szczyt fajnopolactwa, który naprawdę raził po oczach nawet fajnopolaków, nie? Nie udało się tego przeprowadzić. No zobacz, no pięknie się redaktorzy bawią. Marek Niedźwiecki i inne ważne postaci radiowej ale ważne, w różowych okularach. Wiecie, pamiętasz tego Tomasza Nałęcza, który występuje w telewizji w tych okularach. No. Ale wiecie, to trochę jest tak, że mamy do wyboru dwie Polski. Albo Polskę Jacka Kurskiego, albo Polskę Jarosława Kurskiego, który prowadził właśnie tę orzeł morzową uroczystość, nie? No i... No tak, bo tutaj trzeba jednak gdzieś w kierunku poważnej dyskusji zmierzać, to znaczy czy te, no bo tu nastąpiła jakaś podmiana, tak, tego orła z polskiego godła na orła czekoladowego, te różowe barwy, które zastąpiły w dzień flagi, przypomnę, tak, w dzień flagi. Ja tam byłem i tak naprawdę widziałem jedną flagę, którą ktoś miał przypiętą do psa. Tak, to tak, poza tak, tymi. No tak, to... te jedyne, które widać na tych filmach, to one są albo na maszcie należącym do... Kancelarii Prezydenta, albo gdzieś na ulicach rozwieszone przez tam służby Hanny Gronkiewicz Walca. A wśród uczestników różowe rozwodnienia, rozwodnienia święta. A zresztą święto flagi było przez tygodnik Polityka nazywane, jak je wprowadzono półtorej dekady temu, świętem zapchaj dziurą. Takie lajtowe, najmniej polskie i nawet to musieli rozwodnić, nie? No ale... coś między pierwszym a trzecim, takie przejściowe. No tak, ale, no to, ale nawet, trzecim, no. Nawet to nieszkodliwe święto flagi trzeba było jeszcze różowić, obsmarować czekoladą i tak dalej, nie? Ale co, brakuje wam też wpadek Komorowskiego, na przykład jakiś ten ton mentorski, tak? To widzę się uśmiech promieniejecie najbardziej. A jest taka propozycja, Rich, różowi i czekoladowi, czy tak mogłaby się nazywać ta formacja
którą zaproponowano przed grobem, niestety przed grobem nieznanego żołnierza, niestety na placu Piłsudskiego. Nazwa jest adekwatna, ale Władysław Kosiniak-Kamysz już w to nie wejdzie. On po doświadczeniach tęczowych z tej wielkiej koalicji europejskiej nie chce mieć nic wspólnego z żadnymi różowymi, tęczowymi, kolorowymi barwami. On jest zielony, zielona energia, koniczyna i tylko. No właśnie, to Kuba, za chwileczkę oddam ci głos, natomiast teraz jeszcze pokażemy państwu, Kuba tak powiedział o wpadkach, tam zaraz wpadki, to był człowiek, który jednak no, prowadził bardzo poważne międzynarodowe rozmowy na najwyższym szczeblu, Bronisław Komorowski, voilà. Pozwoliłem sobie panu prezydentowi to zilustrować w sposób dosyć prosty. Jeśli mamy razem iść na dalekie polowanie, to najpierw musimy mieć gwarancję, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne. And I allowed myself to illustrate this to President Obama in a very illustrative way, a very picturesque way. I simply said that if we are to go hunting very far away from our home, we have to do it being absolutely sure that our house, our women and our children are well guarded. Wtedy się też lepiej poluje. And then you hunt better. Wtedy się też lepiej poluje. Ale przecież to człowiek, który przestał polować w tamtym czasie. On chyba już wtedy nie polował, gdy z Obamą rozmawiał. Smykałka, natomiast jakby tutaj no, mina prezydenta Obamy bezcenna, tak? Bo to ja rozumiem, że to też człowiek dosyć luźno podchodzący do pewnych konwenansów, ale no to też go przerosło. No Bill Clinton to może nawet by się tak serdecznie, szeroko, jowialsko roześmiał, tak jak w czasie spotkania z Borysem Jelcynem, bo to był ten sam poziom absurdu, tylko że Jelcyn był kompletnie pijany akurat na tym spotkaniu z Clintonem, a pan prezydent Komorowski zdaje się, że na trzeźwo te wszystkie rzeczy wygadywał, niestety. Mi tego brakuje, oczywiście, że tak. Ja jestem wielkim fanem przemów Bronisława Komorowskiego. Moja ulubiona to jednak jest... Z Jasnej Góry. Z Jasnej Góry, kiedy on leciał helikopterem do nas, do was, przez Polskę i widział te powstające drogi, te dachy. A z góry widać lepiej, z Jasnej Góry najlepiej. Dobrze, ale my cały czas sobie żartujemy, bo brakuje nam oczywiście nie takiej, można na poważnie podchodzić w takiej do tej konwencji propozycji. Żartu, ale to przecież był straszny czas dla polskiego patriotyzmu. To był okropny obciach i wstyd na cały świat, jak się okazuje, Jakub. Zachód tego tak nie oceniał, oni wolą taką Polskę. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam nad tym, jeśli Bronisław Komorowski by utworzył jakąś chadecję, jakąś partię, to jaką by on miał pełnić rolę? No bo jednak były prezydent, no to jest taka formuła trochę autorytetu eterycznego. No, patrona, a co, on będzie kandydował do Sejmu? Będzie posłem? Były nie, prezydent? No będzie takim Aleksandrem Kwaśniewskim, no tak, rozumiem. Ale... No, będzie sobie siedział w domku, no akurat nie w górach, tylko na Podlasiu. No to jak będzie sprawował władzę? Jak będzie znowu wynoszony, jak znowu będzie miał pełnić rolę autorytetu, jak będzie co? Nikim. Bronisławem Komorowskim. Wiecie, jakby w jaki sposób instytucjonalnie będzie w ten ruch wmontowany? Będzie startował do parlamentu, do Rady Miasta, do Europarlamentu? No, nie, ja no tylko zobacz, przypominam, Aleksander Kwaśniewski... że Bronisław Komorowski był prezydentem tylko przez jedną kadencję. Grubo. Czyli, że tak, myślisz. No nie, nie, to przesadziłeś. No, porozmawiajcie z panem prezydentem. Myślę, że jego ambicje nie zostały jeszcze wyczerpane. A czy to jest ważne, co powiedział Marek? Oderwanie od rzeczywistości. Przecież te jego przemówienia, które wy tutaj katujecie mnie i widzów, was bawią, mnie to po prostu ściska w kiszkach. Bawią, no bo to wiesz, ponieważ oglądamy je z perspektywy nie, czasu już nie jest i bez tego zagrożenia. Nie, ale że... tak, bo to, że on, bo są tacy politycy, którzy jeżeli, nie wiem, odchodzą, to milczą i mamy do nich o to pretensje. No akurat Bronisław Komorowski nie jest takim politykiem, bo to jedno, to jego milczenie, no dawało nam pewną gwarancję, że takie historie jak ten z Orłem z czekolady, ta historia z Orłem z czekolady się nie powtórzy. Teraz no, ci różowi i czekoladowi rozpościerają skrzydła i ruszają do ataku. Co nam może grozić? Po co oni wracają do polityki? Będzie komentował wszystko z takim polotem, z taką samą inteligencją i przenikliwością. Jeszcze nie było tylko gadki o kosmitach. Ale i tak uważam, że pozostaje pytanie, wisi nad nami, w jaki sposób instytucjonalnie Komorowski miałby się w to włączyć? Szef fundacji, wiecie, no to... On jest szefem instytutu. Jest no właśnie, milion sposobów, chyba o to nie chodzi. Ale tutaj mnie uspokoiłeś, powiem ci, bo jeżeli to ma być droga Lecha Wałęsy, taka dewaluacja pewnego jednak, pewnej wartości, nie tylko prezydenckiej u Wałęsy, jeszcze jakby z lat wcześniejszych, to jestem spokojny, bo to znaczy, że za chwileczkę dokładnie tak samo mało poważnie, albo jeszcze mniej poważnie będziemy traktować Bronisława Komorowskiego. Ale Lecha Wałęsy mi brakuje w tym gronie, szczerze mówiąc. On by się nadawał do chrześcijańskiej nie mów jedności, hop, do nie nowej hop, a przede wszystkim nie mów tego głośno. Matka Boska w klapie jest. Nie mów tego głośno, bo on do... Czyli poza tym roboty szuka. Czyli chadecka unia jedności. Chrześcijańska. A może być chadecka. Może być chadecka unia jedności, ale wciąż mi odpowiedzieliście na pytanie, jak skrót brzmi z tego. Jak cię następnym razem do tego programu weźmiemy?
to zaczniemy dyskusję od tego wątku. Jakub Maciejewski, Marek Pyza, Marcin Mikło. Kłaniamy się nisko. Za tydzień też będziemy mieli do siebie pytania. Zapraszamy.